18 maja wspominamy świętego Jana I, papieża i męczennika. Jan urodził się w Toskanii, był synem Konstansa. Stolicę Piotrową objął 13 sierpnia 523 roku po swoim poprzedniku Hormizdasie. Wtedy był już podeszły w latach i schorowany. Janowi zawdzięczamy wprowadzenie do kalendarza sposobu liczenia czasu od narodzin Pana Jezusa według obliczeń Dionizego Małego, mnicha syryjskiego. Gdy cesarz Justynian wydał dekret nakazujący Arianom zwrot wszystkich kościołów katolikom, król Ostrogotów Teodoryk przymusił papieża Jana, aby udał się do Konstantynopola w celu złagodzenia zarządzenia. Miało to umożliwić powrót do arianizmu antytrynitarzom zmuszonym do przejścia na katolicyzm. Jan I został przyjęty na dworze cesarskim z honorami, dokonał koronacji cesarza. Po powrocie do Rawenny, stolicy Ostrogotów, Jan przedłożył utrzymanie edyktu cesarskiego. Z powodu nieuzyskania zgody na rekonwencję Arian został przez króla siłą uwięziony. 18 maja 526 roku papież Jan I zmarł w więzieniu. Dla zatuszowania zbrodni Teodoryk zezwolił na uroczysty pogrzeb z udziałem licznego duchowieństwa i wiernych. Według relacji ówczesnego biskupa Rawenny Maksyma w czasie pogrzebu miał zostać uwolniony od szatana pewien opętany. 4 lata później, w 530 roku, ciało Jana I przeniesiono do Rzymu i pochowano w przedsionku Bazyliki Świętego Piotra z napisem Biskup Pana, ofiara Chrystusa. W ikonografii Święty Jan I przedstawiany jest w stroju papieża. Jego atrybutem jest więzienie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Święty Jan, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła, dzięki Twojej łasce zajaśniał blaskiem cnót i wiedzy. Spraw, abyśmy czcząc tak wielkiego biskupa, przez nasze dobre uczynki byli światłem dla ludzi i płonęli miłością ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.